W listopadzie ubiegłego roku minęło 60 lat od chwili powstania Kraśnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pomoc. Świętowanie tego jubileuszu przeniesione zostało jednak na ten rok, a jednym z jego elementów był piknik osiedlowy, który zgromadził mieszkańców spółdzielni, ale nie tylko. Spółdzielnia została założona, wpisana do rejestru spółdzielni mieszkaniowych dokładnie 10 listopada 1958 roku. Można powiedzieć, że to jest młody wiek, ale słuszne lata. Spółdzielnia Pomoc to 39 budynków mieszkalnych, około 50 lokali użytkowych i zespół garaży, a mieszkańców jest ponad 4000 osób. Organizujemy tutaj na naszym osiedlu piknik dla mieszkańców. Chcemy troszeczkę zintegrować członków spółdzielni. Kto zna, śpiewajcie z nami. I wspomniana integracja się udała. Impreza zlokalizowana została na boisku i skwerze na osiedlu Koszary. Na jego najmłodszych uczestników czekały dmuchany plac zabaw, animacje, które prowadziły animatorki z grupy P3, a także zajęcia plastyczne. Do uczestników festynu trafiły także ulotki dotyczące zagrożeń, jakie niosą za sobą różnego rodzaju używki. Na scenie zaprezentowały się natomiast chór kombatant Kolorowa Jesień, który na co dzień do występów przygotowuje się w osiedlowym domu kultury spółdzielni mieszkaniowej Pomoc oraz zespół Fantazja z gminy Gościeradów. Mieszkańcy biorący udział w pikniku mieli także okazję zjeść smaczny bigos przygotowany przez restaurację Sprytna Kuchnia, ufundowany przez spółdzielnię. Ale przy takim święcie warto wspomnieć o nadchodzących wyzwaniach, jakie stoją przed zarządem spółdzielni. Naszym głównym priorytetem jest dokończenie termomodernizacji, bo jak gołym okiem widać, no jest troszeczkę do zrobienia jeszcze w tym temacie. Wiele bloków posiada docieplenie systemami, no, które już nie przystają do dzisiejszych ani norm, ani norm technicznych, ani estetycznych, więc na tym się skupiamy. Niestety to są ogromne koszty, ale w tym celu próbujemy pozyskać środki zewnętrzne, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego. Organizatorami pikniku była spółdzielnia mieszkaniowa Pomoc i prowadzony przez nią osiedlowy dom kultury, a wspierało je miasto Kraśnik. Zadanie było współfinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii miasta Kraśnik.